Kolejnym gościem profesor Przemysław Litwiniuk, członek Rady Polityki Pieniężnej, ekonomista. To nie jest żadna przygana, że tyle kartek. Ja też mam kartki i możemy konkurować na ich ilość. Dobry wieczór Państwu. Ale oczywiście nie o tym będziemy rozmawiać. Dobry wieczór Panów. Wiele osób zadaje sobie pytanie, dlaczego... Skutki swoich działań w horyzoncie transmisji polityki pieniężnej to jest 4-6 kwartałów naprzód. Jednakże ta decyzja na pewno nie była łatwa. Ja nie jestem rzecznikiem Rady Polityki Pieniężnej, wręcz mam... Każdy z członków Rady, oprócz prezesa NBP, ma wyłączoną możliwość wypowiadania się w imieniu tej Rady, więc mogę dzielić się swoimi wrażeniami co do skutków tej decyzji i co do perspektyw. Ale może pan czyny to od razu, może zapytam. Ma pan taką możliwość? Od kilku? To jest złożone. Pytam dlatego, że wczoraj prezes powiedział, że nie można być w Radzie, pobierać 37 700 zł za udział w jednym spotkaniu miesięcznie. To jest tak, że za jedno spotkanie dostajecie 37 tysięcy, czy to jest jednak spotkanie, o którym podejmujecie decyzję, a pracujecie cały miesiąc, zaraz wyjaśnimy. Więc nie można pobierać takiej góry pieniędzy i krytykować działania Rady. Macie bronić tych działań, nawet jeśli bylibyście przeciw, tak jak w wojsku. Każda polityka publiczna podlega krytyce. Każde wykonywanie władzy publicznej podlega krytyce. Tego rodzaju teksty, że wyroków się nie komentuje, tak jak decyzji Rady Polityki Pieniężnej, jest po prostu pozbawiony podstaw w demokratycznym państwie prawnym. Jeżeli... Ale jak pan pobiera tę informację? Tyle dostają pieniędzy, mają milczeć. Czy płaci się wam za milczenie? Nie wiem, jak ta kwota jest policzona. Ona jest w oderwaniu od regulacji, w oderwaniu od uwarunkowań, które nazywam dobrodziejstwem Polskiego Ładu. Natomiast za milczenie mi nikt nie płaci. Choćby pan prezes Glapiński zapłacił mi 2 razy więcej czy 3 razy więcej, tak jak płaci niektórym osobom w Narodowym Banku Polskim, to ja tak uroczo milczeć nie potrafię. To zakończmy ten temat pytaniem, co pan myśli w takim razie o zarobkach w Radzie, czy one są za duże? Tak to można było odnieść wrażenie. Czy o zarobkach prezesa, które są dużo, dużo większe, prezesa Glapińskiego, czy też są za duże? O tym zdecydował ustawodawca w 97 roku i reguluje to rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jak liczą to w banku, tego nie wiem. To jest jeden z najtrudniejszych algorytmów, z jakimi się spotkałem. Dobrze, to zostawmy to na boku. Skoro pan deklaruje, że nie płacą panu za milczenie, w każdym razie pan tego tak nie przyjmuje, to rozumiem, że możemy rozmawiać dalej. Pytałem, czy boicie się, że inflacji te wysokie stopy nie zatrzymają? No właśnie, czy one miały do tej pory jakiś pozytywny wpływ, czy nie? Podwyższenie stóp procentowych oddziałuje początkowo w sferze psychologicznej, jeśli chodzi o oczekiwania inflacyjne konsumentów, producentów. Ma też taki wymiar wizerunkowy, gdy chodzi o determinację banku centralnego w walce z inflacją. Natomiast takie oddziaływanie na wygaszanie gospodarki, ono przychodzi z czasem, w różnych odstępach czasu, na innych polach. Mamy na przykład do czynienia z wygaszeniem kredytu hipotecznego, z rynku kredytów hipotecznych i czy akurat to taki efekt był spowodowany, czy musiał być spowodowany ruchami na rynkach stóp? No, może tak, może nie. Bo to jest też pytanie, czy w sytuacji, gdy rząd dosypywał pieniądze na rynek w formie różnych tarcz, czy to podnoszenie stóp procentowych, bo były takie komentarze, było bez sensu, bo to wtedy no, jakby ograniczone skuteczność, czy nie? Czy rząd w jedną stronę, a wy w drugą stronę? Więc no o tym rozmawialiśmy wielokrotnie, że jednak polityka fiskalna, czyli ta budżetowa, nie idzie w parze z polityką monetarną, z polityką pieniężną. Rząd ma swoje interesy, są to interesy polityczne, trzeba je uwzględniać, nie wiem czy rozumieć, ale uwzględniać. Interesy polityczne, tylko troska Polaków, osłonić Polaków, dlatego dosypać się. I wygrać wybory na pewno też wśród tych interesów. Ale to co, złamaliście ręce, dlatego przyznaliście, że to jest koniec walki z inflacją, czy nie? Węgrzy i Czesi zapowiedział o końcu cyklu podwyżek stóp. Mocno ucierpieli na notowaniach forinta i korony. W związku z tym no, widzimy też notowania złotego. Co się dzieje ze złotym? Uważam, że jeżeli ktoś głosi argumenty, że zamknięcie czy przerwanie cyklu na tym etapie nie było ruchem zasadnym, to ma w tym aspekcie silne
dane i logiczne przesłanie, z którym można się w wielu aspektach zgodzić. Myślałem się, że pan głosował przeciw, ale oczywiście nie może pan powiedzieć, jak głosował. Jak co 6 tygodni do 3 miesięcy zostanie to opublikowane. Tajemnica zostanie zdjęta. No dobrze, ja pytałem, czy to jest tak, że uznaliście, że inflacji tak nie zatrzymacie, a zduście gospodarkę. Zapytam o to zduszenie gospodarki inaczej. Czy wysokie ceny prądu nie zamordują przedsiębiorców? Wysokie ceny prądu, wysokie ceny surowców, one już powodują spowolnienie, jeśli przewidywane spowolnienie, gdy chodzi o chociażby produkcję przemysłową. Drobni przedsiębiorcy też mają się o co martwić, ale to jest sfera polityki rządowej. Rada Polityki Pieniężnej w artykule 3 ust. 1 ustawy o Narodowym Banku Polskim i w artykule 227 ust. 1 Konstytucji ma jeden cel – stabilizacja cen. To jest podstawowe zadanie Narodowego Banku Polskiego, a troska o rozwój gospodarczy może się odbywać tylko wtedy, gdy to podstawowe zadanie jest zabezpieczone. W związku z tym musi być taki ośrodek w Polsce, na ulicy Świętokrzyskiej, po prawej stronie, patrząc w kierunku Wisły, który ma determinację i ją okazuje w walce z inflacją. Ci, którzy nie mieszkają w Warszawie, wyjaśnię, że po lewej stronie Świętokrzyskiej jest Ministerstwo Finansów, a po prawej właśnie NBP i tam, rozumiem, Rada też się zbiera, tak? Tak, w jednym miejscu całkują, w drugim różnicą. Pojawiły się komentarze, nie wiem co pan na to, że prezes Glapiński dotrzymał tak zwanego traktatu Sopockiego, jak to ochrzczono taką nazwą. Przypomnijmy, on w Sopocie na molu obiecał przychodzącej pani, że będzie tylko jedna podwyżka stóp. No i tak się stało. Są ludzie, którzy wyznają zasadę słowo droższe od pieniędzy. Czy tak jest w tym przypadku? No każdy może sobie ocenić. Powtarzam. Czy prezes powiedział jedno słowo za dużo wtedy na tym molo? No, jeżeli dzisiaj ale tak się stało, rozpoczęli... no, rację, okazało się. No słowo ciałem się stało. Dobrze, to inaczej. Czy powinno się tak stać, jeżeli rośnie inflacja, jeżeli kondycja gospodarki, w szczególności na rynku pracy, jest mocna, to nie są to wyraźne przesłanki do hamowania procesu zacieśniania polityki pieniężnej. Jak zapadają decyzje, zbieracie się w gronie Rady, jak zapadają decyzje, jaki jest wpływ prezesa Glapińskiego? Czy jak prezes powie pani na molo, że tak będzie, to potem ma gwarancję, że tak będzie, czy nie? Bo przecież niby decyzja jest kolektywna, dlatego to pytam. Decyzja jest kolektywna. Pan prezes w pierwszej kolejności przedstawia wniosek, następnie odbywa się dyskusja, zgłaszane są ewentualne kontrwnioski, a potem... Czyli są spory? Są spory, oczywiście, że są spory. I jest podział na jastrzębie i gołębie? Jest to podział raczej teoretyczny. A jest podział na grupę Glapińskiego i resztę? Nie wiem. Rada składa się z osób o takim indywidualnym doświadczeniu, o unikalnych kompetencjach i raczej patrzyłbym na stosunek tych osób do treści przysięgi, jaką składali, do treści artykułu 227 ust. 1 Konstytucji. Macie różny stosunek do przysięgi? Stosunek do naszego celu, który mamy, zobowiązaliśmy się w przysiędze realizować, może być jeden. I tutaj nie można się dzielić na jastrzębi czy gołębi, tylko na kręgowców i bezkręgowców. Się tymi wystąpieniami, nie wiem, proszę go o rozsądek. Tak jak mówiłem, panie redaktorze, wizerunek Narodowego Banku Polskiego to jeden z kanałów oddziaływania polityki pieniężnej. W związku z tym, skoro pan przywołał te wypowiedzi dotyczące wynagrodzeń i postaw członków Rady Polityki Pieniężnej, jeżeli takie teksty padają na konferencjach, to jestem w stanie zrozumieć tych, którzy głoszą poglądy, że czasami przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej mówi nie na temat. A jak wczoraj na przykład mówił, podawał taki przykład, dość zaskakujący dla niektórych, że ten rząd nie ma za dużych wydatków socjalnych, bo Hitler dawał więcej. Każdy ma swoje autorytety. Uważam, że dzisiaj powinniśmy się porównywać raczej co do doktryny ekonomicznej, czy jesteśmy w sferze oddziaływania myśli amerykańskiej, czy tureckiej, jeśli chodzi o walkę z inflacją. Bo w Turcji inflacja rośnie, ceny rosną, a stopy się obniża. Pytanie, czy Narodowy Bank Polski, czy jego prezes nie stracił na wiarygodności, zwłaszcza, że pamiętamy, jak obawiał się na tych konferencjach prasowych, że inflacja będzie za mała. Obserwowaliśmy na przykład wczoraj, nie tylko jak w trakcie jego konferencji złoty słabnie, na przykład w stosunku do franka, ale nie tylko euro. To przypadek, czy nie? No, to są naturalne konsekwencje tego rodzaju decyzji. Rada miała świadomość, że... przerywając lub kończąc, trudno tutaj w tej chwili ocenić cykl podwyżek stóp, złoty ucierpi, nastąpi jego deprecjacja. Natomiast
z mojego punktu widzenia najważniejszą informacją w tym wszystkim jest to, że rodziny uboższe mają inflację w gruncie rzeczy około 5-6% wyższą niż rodziny o lepszym statusie. Odczuwalną inflację. Tak. I dlatego ta determinacja... Bo ten podstawowy koszyk rzeczy, które się kupuje, tak, potrzebnych do życia, jego cena rośnie bardziej. Ta inflacja tam jest mocniejsza. Tak, zdecydowanie. I dlatego z inflacją trzeba walczyć. Dlatego ten proces trzeba skracać. A opowieści, że spowoduje to 20-procentowe bezrobocie w krótkiej perspektywie, przy dzisiejszym rynku pracy, przy dzisiejszej demografii, przy dzisiejszej strukturze społecznej, przy udziale osób, cudzoziemców na naszym rynku pracy, to mają taki status prawdziwości jak postulat zastąpienia telefonii komórkowej telefonią stacjonarną, czy też zamiany telewizorów na telewizory z kineskopem. Paweł Dobrowolski, główny ekonomista Polskiego Funduszu Rozwoju, mówi, że inflację możemy zmniejszyć do poziomu 1%, mamy 17,2 według tych wstępnych szacunków, do poziomu 1% bardzo szybko, tylko wtedy będziemy mieli dwucyfrowe bezrobocie. Jest takie zagrożenie? Nie sądzę, żeby to była usprawiedliwiona teza. On mówi też, że inflacja będzie spadać teraz już, uspokaja nas wszystkich, bo ludzie mają mniej gotówki w kieszeniach. Od listopada zeszłego roku wartość gotówki w obiegu w Polsce spadła 130 miliardów złotych, tak jest? Rzeczywiście gotówka trafia teraz w większości na bezpieczne instrumenty finansowe, obligacje rządowe dzięki reklamie, z którą mieliśmy do czynienia, cieszą się dużą popularnością, lokaty też ściągają pieniążki z rynku. Natomiast taki dialog pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Narodowym Bankiem Polskim, on ma gdzieś w tle problematykę instrumentów covidowych i ich wpływu na inflację. No, niestety rozmiar, dostosowanie instrumentów przeciwdziałania pandemii mógł być nie tylko w Polsce źródłem tych podstawowych problemów. No jakie jeszcze były inne źródła? Dlaczego właściwie w Polsce inflacja jest aż tak wysoka? Dlaczego jesteśmy w czołówce Europy? Tak? No Mołdawia ma wyższą. No, Turcja, o której mówiliśmy, ma wyższą. Państwa bałtyckie... O ile Turcję zaliczymy do Europy, o fragmentarycznie można w Unii Europejskiej... Jesteśmy na siódmym miejscu w tej chwili chyba w Unii Europejskiej. My mieliśmy problemy z trzymaniem inflacji w ryzach już przed pandemią, nie mówiąc o okresie wojennym. Ona już wtedy wychodziła nam spoza celu. Jaką mamy politykę? Dokładnie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki. Czy rząd rozkręcił tę inflację w części? No, polityka rządu, do której oczywiście rząd ma swoje prawo, wpłynęła na stabilność cen. Czyli to nie jest tak do końca putinflacja. I nie, przepraszam, dla pan uściślenia... Mówi, COVID-inflacja, tarczo-inflacja, rząd-inflacja. No 5% inflacji mieliśmy już w styczniu 2020, tak? Więc nie było wtedy ani jeszcze problemu z agresją Rosji na Ukrainę, ani z COVID-em. Natomiast pan nie było reakcji, minister prawda? Minister finansów już wakacje miała nadzieję, że to jest szczyt inflacji. Co do tego, że ta inflacja nie będzie miała charakteru przejściowego, świadomość powstała dopiero w wakacje, jeszcze wiosną i Amerykanie, i życiu lub zdrowiu, bez kataru. Szefowie EBC głosili podobną tezę jak my, jak Polacy, że mamy do czynienia ze zjawiskiem przejściowym i dlatego... ...walka z nią wymaga nadzwyczajnych środków. Widzimy, co się dzieje, gdy chodzi o oprocentowanie. Czy w takim razie prezes Glapiński może mówić, wszyscy się pomylili, więc nie patrzcie na mnie? Tak naprawdę w naszej polityce nie chodzi o wszystkich, tylko chodzi o Polskę, o naszą stabilność cen. Pan mówił, że u nas ta inflacja już wcześniej była przed tymi kryzysami za wysoka i no dlatego oczywiście do tego nawiązuje. Ale jeszcze już musimy kończyć, zapytać w imieniu tych kredytobiorców we franków, w euro, złoty spada. Co pan im powie? Czy to jest dobry moment na, nie wiem, przewalutowanie kredytu, czy właśnie najgorszy, a może będzie jeszcze gorszy? Powinni zgłosić się do rządu, poprosić o równe potraktowanie, jeśli chodzi o instrumenty ochrony przed skutkami wzrostu obsługi kredytu. Jakieś wakacje kredytowe być może i im zostaną
dedykowane. Natomiast jeśli chodzi o kredytobiorców złotowych, to to zatrzymanie się z podwyżkami i tak nie wpłynie na ich sytuację, bo rynek antycypował spodziewaną podwyżkę we wskaźniku WIBOR 3M, 6M. Dlatego korekta na plus rat niestety nastąpi. Antycypował, czyli uprzedzał, czyli działał z wyprzedzeniem. Przewidział, tak. To jeszcze dopytam, kiedy pojawi się możliwość pierwszej obniżki stóp, pana zdaniem? To przedsiębiorców interesuje. Jeżeli nie będzie to decyzja tego gremium, którego jestem członkiem, zintegrowana ze ścisłym interesem politycznym obozu rządowego, to nie ma przesłanek, aby przed wyborami nastąpiła. Jeżeli będzie, to być może za rok z takim zjawiskiem się spotkamy. Profesor Przemysław Litwiniuk, członek Rady Polityki Pieniężnej, ekonomista. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A za chwilę kolejni goście, między innymi o pokojowym Noblu. The Norwegian Nobel Committee. Norweski Komitet Noblowski podjął decyzję w sprawie przyznania pokojowej Nagrody Nobla za rok 2022 jednej osobie.